Spotykamy się z Państwem i z naszymi gośćmi, chociaż chyba powinienem być gościniami teraz. Bo gości nie jesteśmy. <gryśni>, uśmiechnęły się dziewczyny i to jest najważniejsze. Maryla Rodowicz, Maria Szabłowska. Spotykamy się w takim momencie, w którym wszystko jeszcze jest możliwe, jeśli chodzi o święta, jeśli chodzi o nasze inne, wspaniałe, rodzinne, przyjacielskie spotkania, no więc rozszerzmy ten czas. Niech świątecznie będzie dłużej. I po to jest właśnie to dzisiejsze spotkanie, nasza dzisiejsza rozmowa. Dwie dziewczyny w studiu, Maryla Rodowicz, Maria Szabłowska. Mówię to z uśmiechem, ponieważ bardzo mi się podoba Maria Antonina. Takie imię podwójne. Chyba nikt do tej pory nie wiedział, że Maryla to jest Maria Antonina. No tak, no, no bo tak, urodziłam się 8 grudnia, to jak stwierdziła rodzina, przyniosłam sobie imię Maria, a jedna z babci. Miała na imię Antonina, no i wyszła Maria Antonina. To właściwie teraz powinienem zapowiedzieć Maria Maria Antonina, bo Maria Szabłowska. Ja jestem Maria, Maria, Anna. Anna. Maria, Maria Anna. Maria Szabłowska wpadła na pomysł książki Maryla Życie Marii Antoniny i to też kolejny jest powód Maryla do naszego spotkania. Tak? Życie Marii Antoniny. Bo, ja bo ja gdzieś, bo gdzieś że... to usłyszałam. Ktoś powiedział, a ty jesteś Maria Antonina, dobry tytuł na książkę. To przed świętami piszecie książki, czy lepicie pierogi? Ja, jak to jest? No, proporcje no, jakieś muszą być. Przed świętami książka jest książka, w sklepach, ta książka a ona jest, powstawała. powstawała z półtora roku. Pamiętam, jak już nawet Marysia była zniecierpliwiona, mówi jeszcze, jeszcze mamy się spotykać, jeszcze pracować. Jeszcze, jeden, jeszcze wywiad, jeden wywiad. Bo, bo w, w zamyśle to było tylko chyba dziesięć tych wywiadów. Bo książka polega na tym, że różne osoby z życia Maryli mówią o niej i o tamtych czasach. I w zamyśle było dziesięć. A Maryla mówi, no jeszcze zrób z tym, jeszcze z tamtą, jeszcze z tym. I w sumie wyszło tych wywiadów dwadzieścia tak. ileś. Krótko tak. mówiąc, tu jest połowa. Tak. I druga, drugi tom wyjdzie w maju. Ma wyjść. Tak obiecuje wydawnictwo. Różne osoby, a to są nazwiska ogromne. Na przykład cytat Daniel Olbrych, Olbrychski. Tak to się mówi Daniel Olbrychski. Dobrze powiedziesz. Na premierze potopu byliśmy już razem. Powiedziałem mańce, to trzecia wersja imienia Maryla, Aha. że tę rolę dedykuje jej. No i tak powoli dla wszystkich stało się jasne, że jesteśmy parą. Tak było. Nic Daniel tutaj nie przesadził? Nie, 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 tak było. No ja byłam y, dumna i blada, bo on y, tam na festiwalu y, filmów y, w Gdańsku, bo wtedy w Gdańsku te Złote Lwy się odbywały, on dostał nagrodę, taką główną, za rolę Kmicica. A ty I teraz on godna przekazał... ramię go całować i tak dalej. Byłaś godna? <laughs> Jeszcze chyba byłam wtedy godna. Krótko mówiąc, on podarował mi te rolę, więc naprawdę... Byłam dumna i blada. Z tych wielkich adoratorów, jakich jeszcze byś wymieniła? Wiesz, to, to nie był jakiś romans miesięczny, tylko to był taki trzyletni związek, więc to była poważna sprawa. I zresztą Daniel tak poważnie od, od, tak. Yy, mówi o tym związku waszym w, w rozmowie. Wiesz, ja mężowi obiecałam, że nie będę opowiadać o mężczyznach. I tego się będę trzymać. To powiedzmy, że jest fantastyczny wywiad z Andrzejem Dużyńskim, z mężem Maryli. Tak, yy, ale bo on... chyba najpierw poznał kogoś innego, nie Maryle właśnie, tylko inną wielką poetkę. Najpierw Agnieszkę poznał Agnieszkę Osiecką, tak. tak, tak. Yy, Agnieszka właściwie mu opowiadała o mnie yy, i w końcu po dwóch latach zaprosił mnie do siebie, do domu. Na jakaś była impreza, jakieś urodziny, imieniny. I tam spotkałam mnóstwo takich zacnych ludzi, zacnych gości, artystów. Pamiętam, był Franek Starowiejski, Hania Bakuła, Andrzej Rosiewicz z gitarą śpiewał. <grym> Naprawdę ogromne towarzystwo, takie wesołe. Andrzej był tak zwanym prywaciarzem, bo miał serwis Peugeota. I ksywkę Peugeot. miał ksywę Peugeot. Tak. I y, mimo że to był y, tak, tuż po stanie wojennym jakiś 84 rok. 4 y, piąty, to y, Andrzej urządzał u siebie w domu takie wystawne bankiety. No i tam właśnie się poznaliśmy. 30 lat temu mniej więcej. Agnieszka zawsze powtarzała, Maryla już miała dwoje dzieci, jeździła ciągle w trasy, borykała się z, tak, z takim losem gwiazd. W, w trasy to nie bardzo, bo to już no, był taki cienki czas. To już był gorszy nawet. Tak, jeszcze tak. nawet już tych tras było mniej. I Agnieszka zawsze mówiła, Maryla to powinna poznać inżyniera. Ona, ona nie z tymi artystami, tylko powinna tak, poznać inżyniera. Tak, dosyć artystów. Poetka, swatka niezwykle trzeźwo myśląca. Tak, praktycznie. No bo tak. widziała jakby moje życie. Była przy mnie i widziała, jakie problemy, a tu się rozstałam, a tu się zakochałam, a tutaj jestem sama. No i tak powiedziała: musisz, mańka, musisz poznać inżyniera. No i przystań to... znalazłaś znakomitą, jak sądzę. No to absolutnie. Jesteśmy 28 lat z moim mężem. Rodzinna Wigilia, taka najpiękniejsza, z mężem już, z dzieckiem, może, albo może jeszcze zanim dziecko się pojawiło, pierwsze. Zanim się pojawiło, dziecko się pojawiło w 1987 roku. Myśmy wzięli ślub w 1989. I to był taki czas, że ja mieszkałam na Ursynowie. I tam te wszystkie dzieci się rodziły. To znaczy, rodziły się w szpitalu, ale jakby tam, takie, tam spędzały dzieciństwo. Nie było metra, nie było drzew, same bloki. To to jeszcze nic, że, że same bloki to był nowy blok i tam y, często psuła się Winda na przykład. A ja mieszkałam na ostatnim piętrze. I te wózki trzeba było tachać, te dzieci, zakupy. Y, nie miałam też telefonu. Znaczy wtedy, jak poznałam Andrzeja, to już miałam. Ale jak zamieszkałam tam y, w 79 roku, to nie miałam telefonu przez parę lat I, i wtedy się urodził mój pierwszy syn Jasiek, potem Kasia w stanie wojennym. No i wiesz, i musiałam biegać z notesem na drugą stronę ulicy na komisariat. I tam mnie ci milic milicjanci jeszcze wtedy, tak? Mieli taką kratę. Pamiętam, tą kratę. Krata się otwierała z takim zgrzytem i wpuszczali mnie, pozwalali mi usiąść przy biurku i dzwonić na przykład do lekarza dzieci, ponieważ wiesz, dzieci malutkie, no to bez przerwy. Jakiś katar, jakieś, jakieś coś, jakieś zapalenie oskrzeli Albo I do menadżera, no bo to musiałam jakiś kontakt ze światem, właśnie przez tych milicjantów. Był czas na piosenki, na koncerty, na nagrywanie płyt, na to wszystko, co wiąże się z byciem gwiazdą, bo ty byłeś od pierwszego występu gwiazdą, to nie można inaczej tak traktować, tylko od razu. O, dziękuję Wyszła dziewczyna z gitarą, blondynka, długie była, włosy, tak? sukienusi i od razu była. No, wygrała festiwal studencki. studencki tak. Pokonała Marka grychu Grychutę zresztą yy, i od tego się zaczęło. To, to prawda. Wtedy potem, znaczy wtedy potem, wtedy przyszła propozycja wystąpienia na festiwalu w Opolu. No a w Opole to już był wielki świat. To była wielka scena, yy, transmisja telewizyjna i tak dalej. No i radio, jedynka. No, radio to, towarzyszy mi. I wspiera mnie od samego początku polskie radio. Jest to taki czas, kiedy myśli się również o muzyce, która powstała, żeby było świątecznie, żebyśmy wiedzieli, kiedy już w radiu zaczynają wybrzmiewać te piosenki, te pastorałki, później kolendy to już za chwilę żebyśmy wiedzieli, że to jest właśnie najważniejszy dla nas moment, że czekamy przez cały rok. Które te twoje są takie najważniejsze? Ja nagrałam y, sporo pastorałek. Y, nagrałam też płytę z kolendami. W ogóle bardzo lubię kolendy. uważam, że są piękne polskie kolendy, bardzo melodyjne. A ja nagrałam kilka takich piosenek około świątecznych, na przykład na płycie Kochać z tekstem Kasi Nosowskiej Jest taka piosenka, Nikt z nas nie powinien być sam w taki wieczór. A wcześniej, na początku lat 80., dostałam takie dwie muzyki Seweryna Krajewskiego. I poszłam do Jacka Cygana. On pamiętam, wtedy mieszkał na starym mieście. Na elektoralnej. Tak, tak. Wspiełaś się tak. wysoko. Wspiełam się wysoko. Pokazałam mu te muzyki, i on napisał właśnie do jednej muzyki: y, kolędę dla rozsianych po świecie. A, a do drugiej y, muzyki napisał piękny tekst: Gołębie wszystkich, pla y, wszystkich placów. Tak, wzywam Was. Gołębi song. Go no i, i tak powstała ta, ta kolenda dla rozsianych po świecie. E, Pewnie szczególnie brzmi, też bałowany, gdzieś za granicą. Razem bałwany przecież się nie damy, proszę. Chyba za granicą najbardziej wzruszająco brzmi ta no kolęda Tak, no, no bo to jest, to jest taka piosenka dla ludzi rozsianych. Tam jest y, mowa o, dla tych coś, to już nie pamiętam tekstu, ale o śniegach. Więc tu chodziło o takich zesłańców syberyjskich. Piękny tekst Jacka Cygana. A jak y, przygotowujesz te wszystkie przysmaki, które za chwilę na stole się pojawią lub pojawiają, to nucisz sobie coś? Jest coś takiego, że nucisz sobie swoje, czyjeś może utwory? Nie, nie, nie. Czy nie? nie, nie, nie. Nic zupełnie, tylko precyzyjnie, chirurgicznie tutaj porządkujesz stół? Y, y, nie, 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 wcale nie precyzyjnie, tylko y, właśnie pomaga mi moja córka Kasia, która, jeżeli chodzi o lepienie pierogów z grzybami, to jest Kasi robota. Właśnie wczoraj z nią rozmawiałam i, i yy, właśnie niestety ona przyjeżdża w ostatnim momencie i to jest taka robota w ostatnich godzinach. Ale się uda. Musi się udać. Chociaż to jest. Ale potem trzeba sprzątnąć tą kuchnię. I to jest, yy, wiesz, tutaj już wigilia trzeba nakrywać do stołu, no, a Kasi no. nie ma. Nie no, Kasia już jest, ale Maryla jest, zdaje się, to do Marii się zwracam, z tej tradycji kołdunowej, prawda? No Maryla jest absolutnie z tradycji kołdunowej, jak żeby mogło być inaczej, skoro jej rodzina wywodzi się właśnie z tych wschodnich no, tak. stron. Z, z Wilna, ale kołduny to nie święta, dlatego że Wigilia to są pierogi, takie z pierożki z grzybami, które owszem są tradycyjne wileńskie, bo... To są pierogi w cieście drożdżowym i je się smaży w głębokim oleju. Także one są takie chrupiące, zapach na całą kuchnię, na, na całe mieszkanie. I najlepsze są takie, takie jeszcze ciepłe, gorące. To już tradycja, że dzieci podkradają te takie właśnie prosto z patelni. No ale jest, wiesz, jest, jest karp faszerowany, który trzeba przecież... Yy, zmielić, yy, ugotować. Jest coś takiego, co robisz na pewno dobrze. Najlepiej i tylko ty. właśnie robisz... ja nie, ja. Jarko pilnuję, żeby było 13 potraw. 13? 13. 12. A nie trzynaście? No, te, wiesz, chyba robiłaś błąd przez całe życie. Że mówiłam 13. Tak. Czy że ja że, mówiłam nie, 12? Ma, 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 Maryja Maryla że ja? chyba, tak, bo to zdaje się o 12 chodzi. Mnie się też wydaje, że 12. Przez 12 apostołów. Słuchacze, tak? zaraz sprostują. No jak to jest? No, to zobaczymy, co liczyłam ja, ja w, w tym Ja pamiętam, jak były takie y, cienkie czasy. Jeszcze tak. pamiętam moje dzieciństwo. To, to moja babcia, żeby było te 12, załóżmy, że 12, to liczyła nawet masło i chleb jako potrawy, żeby tylko się... I zgodziło. sól, jeszcze jakby sól się już liczyło, Jak, Jak nie było, no tam śledzie, wiadomo, jakiś tam karp, no i co dalej? To jest czas świąteczny, ale jest taki moment, kiedy nie wiem, chciałbyś odpocząć, usiąść, ponudzić się, czy w ogóle coś takiego w grę wchodzi, czy potrafisz odpoczywać biernie, czynnie, jak to jest, bo jak tak Wiesz, przeglądam tak, ktoś książkę, podaj to... do stołu, ktoś musi pokroić, ktoś musi potem sprzątnąć, do lodówki, sprzątnąć kuchnię, no to jednak mało czasu jest na to, siedzenie takie. Na kanapie. Z tego, co czytam, to Jędrek Turzyński, syn, mówi, że mama bardzo twórczo odpoczywa. Pracuje, bierze laptop, rozmawia z fanami na czacie, odpowiada A na maile. A to w ciągu roku, ale nie w czasie świąt. A święta zupełnie inny czas. No w, w święta, wiesz, to jest ta zawierucha kuchenna. Yy, no na przykład Wigilia. Yy, no trzeba potem usiąść na kanapie i przed słodkim u mnie się śpiewa kolendy. I to ty intonujesz? Tak. Ja I śpiewam moja repertuar. córka. No tak, no każdy tam przypomina sobie. Mhm. Ale mamy też taki konkurs, który jest bardzo śmieszny, ponieważ mój mąż nie ma słuchu. I to e przez te lata jakoś nie, nie, nie udało się to? zaszczepić nie, tego. Nie, ale nie. ten konkurs jest strasznie śmieszny. E nazywamy go Taka to melodia. Taka to melodia. I polega to na tym

a na szczęście wszyscy wiedzą i nie ma tych takich. No nie, ta ta, to wiesz. Problemów, to, że to... to, 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 to chyba chyba myślisz nie zgadł. Chyba nie. Albo do szopy hejpastej. Tarata, 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 ta. To mi bardziej przypomina, pójdźmy wszyscy do Stojenki. A, widzisz. <śla> przebój śpiewany przez dziennikarzy radiowej, jedynki zresztą. I ta muzyka, która wiąże się ze świętami, to kolendy, pastorałki, ale robisz sobie na przykład przerwę na takie. Zupełnie prywatne słuchanie, żeby mieć święta, spokój od czegoś. No nie, w czasie świąty to jest rodzina i trzeba y, rodzinę zabawiać, rozmawiać, właśnie kuchnia sprzątać, podawać i tak dalej. Ale na przykład y, ubieranie choinki dzień przed wigilią jest ubieranie choinki I to już jest tradycja że mój mąż włącza y, płytę z Frankiem Sinatrą. Albo takie, takie piosenki, takie no, piosenki, Maria Kelly śpiewa bożonarodzeniowe, takie piosenki i to wiadomo, że to idzie na cały regulator. Moja mama siedzi w fotelu i patrzy, jak dzieci ubierają choinkę, koty się bawią bombkami I tradycyjnie choinka jest za wysoka, jest szukanie piły w ostatniej chwili. Trzeba ją uciąć, nie wiadomo, czy od góry, czy od dołu. Żaróweczki się nie zapalają, trzeba znaleźć tak, to jedno tak, miejsce. Tak, tak, kolejny komplet żaróweczek. Ta się nie zapala, nie wiadomo, no dobra, następny. No i to Ale dobrze jest. wam jest w tym momencie. No to już jest taka tradycja, nie? że tak, świecka tradycja.